Zaraz będzie jasno. Włącz światełko. Bo szedł i wyłączył. No i nie będzie włączyć. No. Witam! Aż oświeciło, oświecenie. Ale zmniejsz trochę to światło, bo ja oślepnę. Nie mam czasu. Chryste, Panie! O. Tak? No. Tak, jasne? Nie, no takie jakie było, no. Takie, zostaw. Jezus. No witam was. No, byliśmy na zakupach. Tak, trochę mamy. Parę rzeczy mamy. No zaraz porzuca te kubki. Co one zwariowały? No bo jedzenie im daje. Aha. Zwariowały wariaty. Już pokazuję. Wybaczcie, ale nie będę... Nela, weź ją. Dom wariatów. Ogólnie jest 21:30 prawie. Myśmy dopiero wrócili ze sklepu, ale ty tu stój i mi podawaj, bo ja tam nie będę sięgać. Matko Chrystusowa. Co nam się tutaj wydarzyło, to ja wam nie powiem. Nie powiem wam. Tu mamy aptekę i Rossmann. Tak, w aptece kupiłam Essentiale Max. Tak. Jola, czy ty schudłaś? A to nie to? Nie, biorę tabletki na wątrobę. No, biorę tabletki na wątrobę. Nie, nie boli mnie wątroba ani nic. Po prostu wzięłam na lepsze trawienie. A że Adelaidka mi je poleciła, bo mówi, że je bierze i są super. Więc kupiłam sobie też. I one były w aptece DOS kupiłam, jeżeli by kogoś interesowało. A kosztowały 40 zł 99 groszy. To jest 30 kapsułek. Jedną na dobę się bierze, więc zobaczę. Zrobię sobie miesiąc wątrobowy. Miesiąc marzec. Koniec lutego, miesiąc marzec. Co ja gadam? Co ty mu gadasz? Który? Ile jest jeszcze zostało lutego? Tydzień. Tydzień. No, no to mówię. Ostatni tydzień lutego. Tydzień. Równo tydzień. No. Za tydzień jest 1 marca. Tak. Ale w który dzień? W piątek? No za tydzień. A co dzisiaj jest? Co dzisiaj jest za dzień? Piątek. 23 dzisiaj jest. No. A wy tu widzicie 24. No. Więc sobie w końcu wzięłam, bo już pół roku je kupywałam. I wzięłam sobie plaster przeciwbólowy, rozgrzewający. Bo coś mnie tu szczykać zaczyna. Bo wczoraj się narobiłam, że hej, naschylam. Więc sobie na noc przykleję. No, zobaczymy. I ten plaster był po 2,99. Tak, 2,99. I tu mamy Rossmann. A gdzie mamy z Rossmana? Paragon. O, jest. A w Rossmanie było wydane 50 zł 16. Nie widać. 50 zł 16 groszy. I mamy tak. Dwa razy. Bo możliwe, że i dlatego mnie plecy pobolewają. Bo bolą mnie z przodu i z tyłu. Wzięłam sobie, bo widziałam gdzieś, nie wiem gdzie, taki Aun pod pachę. Na TikToku. Na TikToku? Nie, no. Może na TikToku. A to jest... Jak to się pisze? To jest kamień jakiś. Tak, no. Z tym kamieniem się trze? Aha. I to weź, jak to się nazywa?
Aun Mineral Dezodorant. Ale jak to się pisze? Aun. A-u-y-ny. A-u-y-ny. Tak jak mówię, tak... O, taki... Kamieniem pod pachę? Czy to nic nie smaruje? No bo to... Nie ma smarować. Nie wiem, no wzięłam, no. Na spróbowanie. To było po 9 zł, tak? Ogólnie podpaski były w promocji. To jest naturalny minerał górski składający się po 5,20. Tworzy na skórze cienką, niewidoczną warstwę zabezpieczającą. O. I ma działanie antybakteryjne. No. No. Nie wiem, zobaczymy. To też 9,99 to kosztowało, no, ten Aun. To też w Rossmanie. Krwawienie. Z czego? No, jak się zapniesz coś. To pod pachę i na krwawienie? No, bo to jest ten minerał, nie? Nie wiem. Teraz to ja nie wiem, czy ja to dobrze wzięłam, że to wzięłam. Dobrze zrobiłam, że wzięłam. No i co mamy? I mamy jeszcze puszki dla kotów, bo były w promocji po 2,20, tak? 2,99 Deluxe i 2,59. Mamy ich ogólnie... Już wam mówię, 2, 4, 6, 8... 10 puszek mamy, o, tutaj, różne smaki dla kociołków. Rysiu głodny. Jest wiecznie głodny. Rysiu, no, używam jeść i nie jedzą. Rysiu głodny, no, to mamy, to mamy. No i pojechaliśmy do Auchan, bo ja pojechałam, znaczy tak z myślą, żeby kupić... te wkłady, znaczy filtry do dzbanka, te wiecie, hard water. Bo te inne to są takie lipne, że ja nie wiem po prostu. I człowiek wydaje po 20 zł na filtry, a one parę dni i już się kamieni. Więc bez sensu. Ale ja nie wiem, gdzie mam te filtry teraz. No nieważne. Będziemy po kolei lecieć. No i tak. Dzisiaj ma przyjść Ada, no bo wy widzicie dzisiaj. Nie, więc oni widzą wczoraj. Kupiliśmy. Nie, widzą jutro. Jutro. Czyli mówię, że dzisiaj ma przyjść. Bo jutro jest sobota. To wzięliśmy coś, no, żeby coś mieć. Żeby posiedzieć, żeby mieć. No. Wzięliśmy na zupę jaką? Tajską. Tajską zupę. I wzięliśmy, i co wzięliśmy? I coś jeszcze, no coś jeszcze wzięliśmy. Na zupę, na jutro. A, i na pączki te wzięliśmy, no. Ale oprócz dżemu będą bez nadzienia, bo tak łaziliśmy, szukaliśmy coś, no. Ale w końcu doszłam do wniosku, że zrobię pierwszą partię takie, wiecie, same bez dżemu, czy w ogóle wyjdzie, nie? No, to tak. I mamy. I lecimy po kolei. Bo ja tu mam wszędzie, dwa worki mam, torbę mam i wszystko mam. No to mamy tak. Na dzisiaj na posiedzenie znaleźliśmy takie ryś. Taki ryś. Drineczka. Mamy tak. Wziąłem jeszcze paprykę konserwową. O, Rysiu już sobie znalazł ręcznik papierowy, na tronie siedzi. Paprykę mamy. Wziąłem takie koreczki ogórkowe. Na słodko. No, takie, wiecie, przekąska taka.
Ja brałam tak, żeby mi cena była dobra, bo sprawdzaliśmy ceny i czasami naprawdę ta marka własna była dużo droższa, nie? Bo na przykład te pieczarki, te były po 5 zł, nie? A te z... Tamtych... A z rolnika czy skądś po były... Po 8 czy 9 zł były. Taki słoik był po 8, no, czyli prawie dwa razy droższy. No, więc... więc tak. Więc wzięłam dwa słoiki, bo jak ja się przysam do pieczarek, to cały słoik w rąbie. Nie ma to tamto. Zobaczcie, ale nie będę wam cen szukać, bo paragon mamy, o. Taki, a już na oczy nie widzę. I w ogóle wydaliśmy, bo ja nie powiedziałam. 721 zł i 10 groszy. Tak. Łączna liczba, suma rabatów 16,94. Więc rabaty też były. No, ale trochę rzeczy mamy więc ten. Tu mamy red curry pastę na tą zupę tajską. Była tylko taka w słoiku. Nie było, nie? W saszetce ani w tubce. Czerwonej nie było w saszetce, bo każdej inna. No, ja wiem, jest nic. Tak, że biew nosi i dotyka tu. Po rzeczach. Mamy jeszcze na kostkę paluszki. Takie dobre. I wcale nie były drogie te paluszki. Teraz mi się nie chce szukać. Teraz w ogóle nie znajdę. No, ale one były, ceny miały. No. Tym razem wzięliśmy taki ketchup spróbować, bo słyszałam, że jest bardzo dobry. Spróbujemy sobie. Czy na pewno. A były jego różne, nie? Myśmy wzięli pikantny, a były jeszcze meksykański. Ja jadłam ten do pizzy. Ten light i był dobry. Meksykański jakiś inny. Chyba był. To wzięliśmy pikantny tym razem. Tu mamy taki, o, fajny szczypior. Gruby, do sałatki się przyda. Do zupy. Co tu mamy? Sok pomidorowy z kiszonymi ogórkami. Taki mamy. I drugi mamy. No to mi chociaż nie wypijesz, jak niedobry. Ostatnio go próbowałam. Mamy paprykę żółtą do zupy, tak? Tak. I taką... Mega droga ta papryka była. No ogólnie no. I taka no. No, Rysiu miałczy. Co ty, Rysiu, chcesz? Czego? I mamy, o, do pączków. To z myślą o pączkach. Ja ogólnie chciałam kupić taki, wiecie, najmniejszy spirytus, jaki jest, ale wiecie, że taki najmniejszy setka to był, tak? Spirytus, tak, no, najmniejszy. Tak. To kosztował 19,99 i za litr wychodził 199,99 zł. A ten kosztował 44 zł, no i jest litr. Nie litr, pół litra, co ja gadam, litr. Więc więcej jako połowę taniej. No. To więc już wzięłam taki. Mam coś tu jeszcze w torbie? Nie, w torbie już nie mam nic. Pewnie tu się znajdę po tygodniu. To tak. Aha, tu wzięliśmy węgiel brykiet, tak? Brykiet, bo był po 11 zł. Wzięliśmy, bo może za parę dni, za tydzień zachce nam się, a ma być fajna pogoda. Ty mi tam nie biegaj. O, zaraz mnie podłącza tu od sieci. Po 11 zł, więc tanio mi się wydaje, to wzięliśmy. Co może się kiełbaskę zachce z grilla, to już będzie węgiel, bo nie mieliśmy. Mamy też worek 5 kilo ziemniaków od razu. Dodatkowo. Bardzo tanie były te ziemniaki. Tanie były, no. Bo wczoraj kupowałyśmy w Lidlu 4 zł kilogram, a te były za złote 80 kg. No, złote 80 kg. Wszystko tanie, a wyszło jak wyszło. No trudno. Mamy żwir jeszcze dla Rysiów i Nel, bo już trzeba będzie niebawem wyjąć, więc od razu wzięliśmy. A tu jeszcze mamy
mleczko kokosowe do tej zupy i musztardę kozacką, bo mi się skończyła. No, to jest. A, i jajka. I jajka od chorych kur. Chorych? Na ptasią grypę. Bo zaraz mi ktoś napisze, że te jajka się nie nadają. Takie mamy jajka. Zaraz Nela będzie wysiadywać. Nela będzie wysiadywać. Bo w sumie tam były, nie, jakieś jajka, tak jak we mnie XL, ale one nie były wcale XL, one były raczej, nawet nie L nie były. Były malutkie, a też kosztowały, więc już z braku laku wzięliśmy takie. Tu jest różna wielkość, więc można sobie ugotować dwa małe albo dwa duże. Do wyboru. O, tu mamy wora mamy. Lecimy z wora. Mamy takie chrupki i one były trzy paczki. Zaraz. Co trzecia za grosz, tak? A po ile one w ogóle były? Jakoś niedrogie, bo drogie bym nie wzięła. Chrupki tygryski. 4,59. O, po 4,59. Jak się wzięło trzy paczki, to trzecia była jakby za grosz. Nie jakby, tylko no, za grosz. I mamy tak, solony karmel. Serowe, to są kukurydziane, no, chrupki kukurydziane ze smakiem. Takie. Smakują jak orzechowe. I jeszcze mamy paprykowe. Jak orzechowe. Więc za 8... 8,60, tak dobrze mówię? Trzy paczki takich chrupeczek mamy. 8,80. Co tu jeszcze mamy? Mamy serek Lazur, taki też na przekąskę. A, ten toksyczny nabiał, tak, ktoś tam pisał, że to jest nabiał toksyczny i umrzemy wszyscy na raka. Tak. To żeby dokarmić raka mamy ser Gouda. Co tam w ogóle wygadujesz dzisiaj? Ser Gouda z czarnuszką. No tak pisali tam, że raka wszyscy dostaniemy i ktoś tam pisał. Od tych piersi z antybiotykami, od tego nabiału toksycznego czy jakiegoś i coś tam jeszcze. No więc tak, będziemy się dobijać. Ser kasztelan śmietankowy jeszcze mamy i mamy bursztyn, bo to będzie na przekąskę. Spadaj! No, zrobię taką deskę serów czy coś. Tu jeszcze wzięłam antipasti, nie wiem co tam wywołuje, jaką chorobę. Ale coś będzie. A, jeszcze mamy taki camembert naturalny. I jeszcze gdzieś tu mamy mozzarellę. Co ty mi tu za szpagaty walisz? I mamy tak, zielone z serkiem. Idź. Zielone mamy, miodowe, papryczki miodowe, to nie wiem, takie mamy. I one były po 6 zł chyba, nie? Po 5 coś. Po 5,60 czy po 5,80 te papryczki. To też tam jakieś choróbsko będzie z tego. Eleganckie. Pora głowy. O, tu mamy mozzarellę. Mozzarellę, dobrze, bo mozzarellę jedną. I gdzieś jeszcze jest druga, bo były jak dwie za 5 zł, tak? Dwie były za 5 zł. Wszystko w promocji. Wszystko w promocji. To jest dziwne. Mamy jeszcze tak. Aha, bo poszliśmy
na wędliny, ale były tak pokrojone i takie wysuszone już to wędliny tam. No przede wszystkim grube były. Grube były takie. Ja mówię, idziemy napakowane. I wzięłam taką, znalazłam. Polska surowa, taka w plastrach. Będzie dobra chyba. Taki golonek w galarecie mamy. I mamy dwie paczki szynka podobna do tej z PRL-u. Taką o. Z toksycznej świnki. Tak. Świnia paliła, piła i brała narkotyki. A później z niej szynkę zrobili. Mamy gąbki do naczyń, bo już nie ma czym myć garni. Gąbki też się pokorowały? Nie, gąbki są dobre. Nie, gąbki będą z tu mamy chlebek razowy z żurawiną. A jest ten, rakotwórczy. O, rakotwórczy teflon. Chlebek razowy z żurawiną, taki mamy jeden i jeden mamy taki ten wiejski, no bo już tam plastiku. Bułek. On jest wypełniony mikroplastikiem. Tak, bo już tam bułek nie było za bardzo, bo już takie twarde resztki, to więc nie braliśmy żadnych bułek ani nic. No i zaświeciły to. Tak. Mamy jeszcze chipsy, fromaż takie. Najgorszej jakości. Najgorszej jakości. I B. Niedobre, ohydne i B. Obrzydliwe. I miks sałat. Oczywiście sałata jest chemicznie pędzona. I ze świetnika. Ze świetnika. Lodówki. Nie, no ja sobie robię, bo wiecie, bo co by człowiek nie kupił, czy ten. Kupi drogie, to piszą mi do tańszego sklepu, co tyle kupujesz, takie drogie. Kupisz tanie, to piszą, że kupiłaś jakieś tam śmiecie. Więc się śmieje, nie? Kto wie, ten wie. No, taki miks sałat. I żeby z gęby nie waliło, bo już mi się skończyły. Moje ulubione drażetki. Tak, wiem, byłam w aptece, ale kupiłam witaminę D. No, woszołą. A, i mamy jeszcze drożdże świeże do pączku. Drugi bór. Tu mamy o taką pietruchę, patrz jaka pietrucha była. Za 4,99 ostatnia. To wzięłam od razu też taką pietruchę. Mamy jednego ogóra. Pryskany chemią? Nie, bo nie, to bio. O, niemożliwe. Bo to bio, ale we folii. W mikroplastiku. No i w na jedno wychodzi. Mamy tak, 4 limonki. Do dupy. Aż tyle? 4 limonki. Rzodkiewkę. To na pewno było pustowe. Na pewno. Pomarańcza. To dopiero chemia. Pomarańcza mamy. Zjesz taką i do piachu. I do piachu. Abyś te pomarańczy do piachu. Co, dwa produkty i ciężarówka taka na przykład, która te pomarańcze. A, i jeszcze mamy antipasty czerwone. Antipasty. Antipasty czerwone z serkiem, takie zwykłe. Co robi? Ciężarówka? A ja nie wiem, ile ciężarówka tam. No jak przywozi pomarańcza. Kawkę. Mężu, kawkę mi, tym razem sobie wzięłam taką, była po 14 zł, taka krema tym razem, o, jest druga mozzarella, a jeszcze wzięłam aspirynkę, w razie czego,
jakby coś kogoś kiedyś, bo już nie ma, wszystko zawarte. I tak, wzięłam trochę przypraw w końcu. Mamy tak, jakiś kurczak tandoori, mieszanka przypraw. Znaczy nie pisze, że do kurczaka nie jest napisane. Znaczy on miskę zakupuje. No później. Ale takie coś, tandoori. Dwa razy zioła tajskie, moje ulubione. Dwa razy mamy. W końcu po naprawdę chyba roku znalazłam kuba. Patrz. Kuba to jest zwierzę. Tą mieszankę pikantną. Pyszna jest. Wziąłam jeszcze do żeberek, no ale to jako do wieprzowiny ogólnie. I tu jeszcze taka do kurczaka z czosnkiem. Jest przyprawa. Tu znaleźliśmy takie, patrzcie, ogórki kiszone na ostro. Miam. I one chyba były po 6 zł, nie? 5. Czy 5, no. Takie chili. Czego chciałeś? A, bo tu piersi. To mamy dwie piersi zamrożone, ale córa pobiegła, wzięła świeże. Dwie? Olbrzymie masz, bo to, bo to pędzone sztucznie. Weź od razu. Słuchaj. Cztery, bo takie małe były. Boryś wącha. Mamy jeszcze niedobry sos, bo sałatki. I makaron do zupy, tak? Tak. Żeby? Taki makaron do zupy. Tak. No i te wkłady. I pokazuję jeszcze raz. Najlepsze wkłady na świecie, przynajmniej były jakiś czas temu dobre. Najlepsze są... Pokazuję. Takie. One kosztują 16,99. Wziąłem od razu dwa. Ale naprawdę... Na miesiąc, przez miesiąc, nie kamieni się czajnik. Naprawdę. A te inne, czy te Brity, czy ile kosztują 20 coś złotych? A tydzień czasu i już kamień jest w czajniku. Więc ja dziękuję. No, te polecam. Czystym sumieniem. No, mamy 3 razy. A co tu mleko cieknie? Jak cieknie? No, wypłynęło mi mleko. No to się odkręciło. Będzie do kawy od razu. Jako pierwszy. No to weź się postaw, bo tu ten. 3 razy Jezu, mamy mleko. To postaw osobno, a to trzeba będzie na drzwiczki, nie? Że otwarte. Idziemy zaraz spać. Umęczyły mnie te zakupy. O, złaś, Rysiu, mamy ocet od razu, bo no, muszę odkamienić czajnik. Tak, odkamieniam octem. Nie kwaskiem, octem odkamieniam. Mamy ręcznik Foxy Tornado, też go bardzo, bardzo, bardzo lubię. Bardzo, bardzo, bardzo. I był po 13 zł. Ten, więc była promocja, bo on kosztuje 20 lub więcej. I teraz mamy jeszcze tak. Były w promocji Liptony, że jak się wzięło 3, były po 15 zł, czyli po 5 zł wychodziły. Albo po 14? I ja sobie wzięłam 3 razy Green Zero. 3 razy sobie wzięłam. Tu mam jedną otwartą, bo już piłam. O. Tu mam jedną otwartą, tą tam postaw koło łóżka. A córka sobie wzięła normalnie ze cukierem. Dwie zielone i jedną lemonkę. I mam tak, jedną kolę zero, zwykłą. Dwa razy mam
Kole Zero Limę. Limę. Limon. Do drineczka. Jedna sherry, to Wiktoria wzięłaś, tak? No. Wiktoria wzięła se sherry. Se wzięła. A mężu se wziął no zwykłą kokolę. Także widzicie, każdy co innego i się nazbierało. Mam jeszcze olej taki większy, bo do smażenia pączków. Pieczarki mamy jeszcze do zupy, tak? Całe dasz do zupy? Nie mam. To się tam zużyje do jajecznicy najwyżej. Ja mam dwa razy perłę miodową, bo jak zobaczyłam, mówię, może. Może bym miała smaka. Mamy zgrzewkę wody jurajskiej. Jesteś nagrywany, Ryszard. Twoje przewinienia. No świr, a tu jeszcze mamy cebulę mamy. Bułkę tartą mamy, bo nie ma. Matko Święta, jedyna! Sam zaciął się. Bo on nie lubi, jak ktoś bierze, jak on nie chce. A mamy jeszcze cukier. Zwykły. I dwa razy mąkę. Nie wiem, po co mi dwa razy mąka, ale może do czego zużyjesz, ale była w promocji. Tak, a ta szymanowska jest moim zdaniem bardzo dobra. I było jak dwie się wzięło za 5 zł, tak? Aha. No, jaż nam miejsca w telefonie brakło. Kuziwa. Wszystko? Mogę się położyć? Czy nie? Która jest godzina? Za 50. No to jeszcze nie. To jeszcze nie, dobra. To jeszcze będę coś. Za wcześnie. Za wcześnie. Piątek jest, przestań. Matko Święta, no i co, że piątek, jak tu człowiek zmęczony, jeszcze to pochować wszystko trzeba. O, patrzcie na ten bajzel, składowisko. No i to tak. No i w sumie mówię, no, kupiliśmy coś na jutro, że jak przyjdzie Adelaide, żeby posiedzieć, drineczka się napić, pogadać. Kupiliśmy na zupę tajską, kupiliśmy na pączki, no i bankrut, człowiek bankrut. No i tak to wygląda. No, no. Na pewno wszystko, bo ja wiecznie coś zapominam. Chyba tym razem naprawdę wszystko wam pokazam. No oprócz wody, ale już mi się nie chce jej do góry podnosić. Już nie mam siły, już mi wszystko swędzi po prostu. Tych towarów. Co, dobre te chrupki? Całe zezarłaś, to chyba dobra. Dobre, spróbuję jak orzechowe. Aha. W ogóle nie czuć ten karmelu. Słody karmel orzechowe, dobra. Nie czuć w ogóle karmelu, są słone, takie nie orzechowe. No, no to dobra, no, no to tyle będzie dzisiaj ode mnie dla was. No, i się żegnam. No, tu skacze coś. To pa!